W niedzielę dokonamy wyboru władz samorządowych różnych szczebli. Każdy z wyborców dostanie 3 lub 4 karty do głosowania. W miastach na prawach powiatu, takim ośrodkiem są na przykład Suwałki, do rąk osoby oddającej głos trafią 3 karty. Pierwsza z nich, szara, zawierać będzie listę wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej. Druga będzie miała kolor niebieski. Na niej wydrukowane będą nazwiska kandydatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego. Na trzeciej, różowej karcie, wyborcy znajdą nazwiska osób kandydujących na fotel prezydenta miasta. Z każdej z tych list możemy wybrać tylko jedną osobę. W pozostałych gminach mieszkańcy uprawnieni do głosowania otrzymają 4 karty. Szarą z kandydatami do Rady Gminy, niebieską z nazwiskami kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego i różową z kandydatami na burmistrza lub wójta. Czwarta karta, żółta, zawierać będzie nazwiska kandydujących do Rady Powiatu. Tutaj również obowiązuje zasada, że ważny będzie głos oddany na jednego kandydata z każdej listy. Jeśli na jednej karcie do głosowania postawimy więcej niż jeden znak, głos utraci ważność. Drugim warunkiem, aby głos był ważny, jest umieszczenie 2 przecinających się linii w okienku przy nazwisku wybranego kandydata. W niektórych gminach, jak choćby w Puńsku, na liście kandydatów na wójta znajdzie się zaledwie jedno nazwisko. Nie oznacza to, że głosowanie jest tylko formalnością. Mieszkańcy wciąż mogą się wypowiedzieć w kwestii poparcia. W takiej sytuacji przy nazwisku kandydującego znajdą się 2 możliwe odpowiedzi – tak i nie. Jeśli większość wskaże odpowiedź tak, włodarz zostaje wybrany. Jeśli większość wskaże nie, powszechna procedura wyborcza również się kończy, a nowego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta wybierze w tajnym głosowaniu nowo wyłoniona rada. Wybory zaplanowane na niedzielę kończą ostatecznie najdłużej trwającą samorządową kadencję. Kolejna, zgodnie z planem, potrwa 5 lat. Wciąż obowiązuje przepis, który nie pozwala wójtom, burmistrzom i prezydentom sprawować tych funkcji dłużej niż 2 kadencje, ale przepis ten wszedł w życie nieco ponad 5 lat temu. Ponieważ prawo nie może działać wstecz, osoby piastujące te funkcje dłużej niż ostatnie 10 lat wciąż mogą ubiegać się o reelekcję. To ograniczenie nie dotyczy radnych.